Siemaneczko, witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszym live'ie. Dzisiaj sobie lecimy właśnie z live'ikiem tutaj z FSA 22. Dzisiaj będą prace polowe i inne, czyli dokładniej, już Wam zaraz powiem. Tylko sobie tutaj zmienię. Cyk, dobra. Czyli polowe i inne, czyli takie, wiecie, no, będziemy sobie wykonywać misje. Chyba nawet przewinę czas dzisiaj. Przejdziemy sobie do następnego miesiąca. No bo mamy tutaj już ogarnięte. Mamy tak we wczorajszym, no siemka, Leszek, siemka. Tak we wczorajszym live'ie było, że tutaj musieliśmy to posiać. Jęczmień oczywiście, o, wzrost zbioru plus 75, to fajnie, nawożenie 50, no później jeszcze raz będziemy nawodzić po pierwszym, po drugim wzroście chyba, jakoś tak, no to zobaczymy w tym, nie? Ok, dobra, nie ma problemu, panie Leszku. I tak, sobie tak, prace polowe, więc tak, tutaj ileś tego mamy, więc takie dzisiaj będzie, można powiedzieć, luźne granie. I dzisiaj tak można powiedzieć, nie wiem, jak ktoś będzie chciał dołączyć, no to może i dołączy, ale to już jak będziemy więcej mieć pracy, nie? No bo teraz tak widzicie, jest, nie jest to dużo, nie ma to dużo pracy na dzisiejszą. No zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie, bo nawet nie zaplanowałem, a miał tego live'a dzisiaj nie być. Ale no niestety jakoś udało się, no niestety, no tak powiedziałem, no udało się, to fajnie, nie, że się udało. Biegniemy tak do domu przespać się, żeby, bo sarny się tu wpadły mi do uciekać. I przewiniemy sobie do, no zobaczymy, październiku, do października jakoś. To jest raz, bo to jest dwa dni, ma miesiąc, więc no i jeszcze raz. Wtedy no, będziemy mieli więcej, mogli co robić tutaj. Dobra, mam październik. Koszty produkcji to jest minus 2, a koszty jakieś tam utrzymania, coś tego, maszyn pewnie i tak dalej, i tak dalej. Więc już mamy październik, to jest taka już jesień nam wkracza. Więc tak, musimy zobaczyć, jak nasze, w jakim stanie są nasze pola i czy po prostu tutaj ta trawa, nie, jeszcze się, już ona już nie urośnie teraz. No, ładnie nam wszystko powschodziło, jak widzicie, pszenica rośnie. I jest naprawdę fajnie. Małe jakieś kwasty są, ale nie wiem, czy teraz będzie można nawozić. Czy właśnie, czy można już nawozić? Czy jeszcze? Tak to byśmy mogli sobie je to, no, nawozić to pole, nie? Ale zaraz zobaczymy. Tym, poczekajcie sekundkę, rodzaj roślin, wzrost, tutaj, a jeszcze dalej, zakwaszczone, nawożone, czyli, no, teoretycznie chyba można by, i tutaj też by można, zakwaszczone jest, więc trzeba by oprys najpierw zrobić, więc sobie wiedziemy, tak, nie mamy do oprysku, właśnie, musiałbym sobie wypożyczyć i to tak, najlepiej by sobie wszedł tutaj, ja chyba nie mam nawet modyfikacji do oprysku, nie mam, ale ile on ma metrów? On ma 24 metry, a ten 21.
A ile wypożyczenie go kosztuje? No, fajny taki, nie? Jechałby sobie raz, dwa, cyk, cyk, opryskał. Wypożyczenie kosztuje 3. Więc mógłby to zrobić ten oprysk. Jeszcze raz sprawdzę, ile jest tego zakwaszczenia. Nie wiem, czy tu jest. Są te kwasty? Kwastownik. Kwast mały. No, to jeszcze powiem wam. Może, może jeszcze nie będziemy tego, tylko zrobimy sobie misję. O, misję sobie weźmiemy i będzie fajnie. Dobra. Misję, gdzie tu misja? I tak. Z czego możemy dobrze zarobić? Zarobić możemy nawożenie. Więc sobie wezmę 70, 76. Nawieź pole 76. Dowolnym rodzajem nawozu, płynnym, stałym, z chombornikiem, dobra. No to za 4 to nie ma problemu, to ja już kontrakt podpisuję i jedziemy. Nawożenie 76, dobra. No to jedziemy sobie na wieś. Ok, jesteś ok, dobra. Siedemdziesiąt sześć pole to będzie. Gdzie ono będzie? Aha, tu. Czyli muszę wyjechać tu jak tego. Na tym zakręcie. Dać w prawo. I potem w lewo i dojadę. Dobra. A, przejdę ten to zobaczę. Ale sporo go mam tego nawiezienia tu. Na raz ile mogę wziąć? A powiem ci, że nie patrzyłem nawet. Wiesz, że nie patrzyłem nawet. Ja mogę na raz wziąć. A to wiesz, jak pojadę, to zobaczę później, co, który mi się wiesz. Jak zrówko, no leci do przodu. O, mamy od razu do sprzedania ten, później się sprzeda. Jak na razie się produkcja tworzy. Niech to wszystko rośnie, bo teraz powiem wam i tak. Teraz taki. Bez sensu troszkę jest opryski, bo tu jak będą takie większe, o, na przykład takie, to już jest wow. To już wtedy będzie mi lepiej opryskać, a tak to są teraz małe te kwasty, więc nie wiem, czy jest sens nawet opryskiwać, jeździć, bo później jeszcze raz będą te kwasty, to. Dobra, i teraz miałem tu skręcić. Mogę właśnie tu teraz skręcić i to mi dojadę, dobra. O, jest ta droga tutaj. Idziemy sobie pełną drogą. Wow. No, tu jest jakiś ten, chyba wapno tu jest. 42 to ja zrobię moment, nie? Nawiozę już, nie? W jaki sposób? Chociaż powiem ci, Leszek, że ja wolę sobie tak trochę popracować, bo tak to mi nie o co robić, nie? Ja lubię pracować, więc. Aha, spryskać po zasiewie. Nie wiem, nie testowałem nigdy. Czekaj, bo nie wiem teraz, które to jest pole. Czy to jest to tutaj, czy to jest następne? No to jest to.
Majora. Major. Małgorzata. Małgorzata, a to jest? Nie, to chyba tu jest. Dobra. Bierzemy pryska ten. Rozstawiamy się i grzejemy. Idziemy. No tak. Ileż procent? O, 60. 60% już, no widzicie? Jeszcze raz przejadę. Będzie zrobione. No u ciebie jak tam, Leszku? Co tam słychać? Ciekawego. No i dobra. Osiemdziesiąt. No teraz powinienem teraz dojechać do końca i chyba byłoby, mi się zdaje. Aha. A weźmy presję do końca, żeby... Czekajcie, zjadę gdzieś na bok. Odbierzemy i szukam następnego, żeby kasy trochę, wiadomo, żeby zdobyć, nie? Czekajcie sekundę. A dobra. Tu je, żeś pielił. Ukończony odbierz, cyk. Ja tak jak wiecie, biorę prasowanie bel. O, może skoszenie i prasowanie. Tylko koszenie. Kilku siarki użyłem. Aha, tej. 73. Które to jest pole? 73. 73 pole. 73 tu widzę, dobra. Ale muszę sobie tutaj zobaczyć, jak to wygląda, te 73. No nie jest najgorszym tym i to fajna robótka mogła być. Oczywiście. Zawsze będzie się pchać. Dobra, wracamy z opryskiem. Weźmiemy właśnie tą misję, gdzie ona jest, żeby nam nie uciekła. I prasowanie B60 coś. Dobra, najpierw 73. Prasowanie B. Czekaj, skoś trawę na polu, następnie osusz. Sprasuj gotowe. Bele zabić na stacji miejscu. Dobra. Okej. Okay. Nie ma problemu. Pomogę wam. Jedziemy. Ale randapem jak psikniesz,
To może pójść w, wiesz co, w korzenie. Najlepiej to kup sobie jakiś ten. O, tutaj właśnie jechałem. Kup sobie najlepiej coś na opryski takie, że wiesz, że tak się na przykład zboże jak pryskasz, nie? Opryski, no to nie uszkadza zboża, żeby ci nie uszkodziło tego korzeni, nie? Żeby ci to nie pousychało, nie? Bo random nie wiem jak się zachowano. Ale są takie, ci mówię, są takie. I ręczną taką pompkę, jak się macie na plecy, dawniej jak się w polu ziemniaki opryskiwało. Takim czymś można, nie? Opryskać raz, drugi, trzeci, to i to pousycha. I potem sobie tylko weźmiesz grabek i zgrabisz i nie będzie tych chwastów, nie? A na przykład dla tu jej będzie odporny, nie? No właśnie, no. To obrywać te spielenie, no to wiesz. No. Trochę czasochłonne, nie? Aha, chyba że wolisz pracę fizyczną, no bo jak masz, zależy jak jakie prace pracujesz, no to wiadomo, że czasami warto się pomęczyć, nie? Już mamy 74. O, może się uda coś tam potem. O, przejechałem, ale dobra. Weźmiemy kosiarkę. Teraz podepniemy. No właśnie, przyjemne spożyteczne. Dobra, obniżymy. Nie, no tak, no wiadomo. Podjadę sobie od razu. Właśnie, bo może mi zostanie i może tam jeszcze zarobię. Znaczy zarobię, no. Podjadę sobie tu, zobaczę jak mój miód się ma. No coś te jajka tak słabo nie są, ja nie wiem. Co te kury? A, powiem wam tyle, że lepiej to paszę dać. Ale dałem, co ja tu dałem. Zaraz zobaczę, co ja tutaj dałem. Ziarno, no właśnie. Lepiej to jest dać albo sorgo, albo po prostu paszę dla tych, nie? Dobra. Najlepiej abym tą... Ale to nie, to jak nie wrzucę? Na tą przyczepę to wszystko razem zabrał, nie? Ale nie, już przyjedziemy, skosimy, potem przyjedziemy potem. Jest za 70 tym co... Aha, 73, dobra. Elegancko wszystko sobie rośnie. A my jedziemy sobie kosić trawę. Ja dobre pieniądze płacą. Hop. Ja dobre tylko pieniądze płacą, to ja mogę jechać i pracować. 12 tysięcy zaskoszenie, przestrząsienie, żeby wyschło nasiano i potem zbelowanie i przywiezienie. Dobre pieniądze. Powiem ci, ja no, jak oni to rzadko w farmingu, nie wiem czy nawet miałem. Nie interesowało to, powiem ci, konie.
Nie miałem, no a czy będę miał? Tego wam nie zdradzę, bo no tak jak mówiłem wczoraj, że wszystko ja wam powiem, co jak, no to wiecie, a potem to nie ma takiego sensu oglądania, bo wtedy wiecie, że a teraz to już wiem, już co będzie, on będzie robił to, czy tamto, tamto, wiecie. No to się czeka i wiadomo. No i dobra. Lecimy z łapeczkami w górę. Fajnie, wczoraj powiem wam, bardzo się cieszę, bo łapeczki poszły do góry. No i też suby, no 127 subów, subskrypcji. To jest bardzo ładnie, bardzo ładny wynik. I wyświetleń też sporo było, więc piąteczka dla wszystkich, którzy byli na mojej transmisji wczorajszej. Dobra, i to jest tak, to jest tu, tak? 73 trawa gotowa do zbioru. No to już, panie, wjeżdżam. Koguty wyłączam, bo szkoda akumulatora. No, skosi się. Chociaż wiecie, no siema, siema. Wiecie, o co chodzi, że jest takie, na przykład jest taka wosiarka. Dajcie mi sekundę, bo mam telefon. Muszę go odebrać. Dobra, ja już jestem. Jestem już. Co się stało? Z czym się stało? No i dobra. No fajna łąka. Powiem wam, że też mam plan zrobić sobie łąkę, bo albo, no bo nie wiem, czy kupię. I to tak, teraz to tak. Aha, czyli, no wiem, o co chodzi. To, co wczoraj tam siałem, na tym, co zbieraliśmy kukurydzę, na tym większym polu, no to, nie wiem, później, następnym razem to chyba tam sobie zrobię
łąkę, bo tam jest dobre. Właśnie ten wiatrak by tam był sobie. No i co? I tam by mogła być fajna łąka, nie? No bo łąka mi jest potrzebna, no. Bo siano jest niezbędne, nie? Przy krowach. Musi być. No i dobra. Lecimy, nie śpimy, lecimy z łapeczkami do góry. Jak się podoba materiał, to oczywiście możecie zasubskrybować kanał, zostawić dzwoneczka też, żeby być na bieżąco. Macie też podane w opisie modyfikacje, jakby ktoś chciał tutaj nie zagrać, a najlepiej. Najlepiej wtedy dołączać, kiedy jest na przykład jakaś akcja. Ja wam powiem tak, jak na przykład jest dużo roboty, no to wtedy najlepiej jest, bo macie możliwość fajnie tutaj pogrania, tak? Chociaż teraz no, musiałbym wam jakąś misję wziąć, no bo widzicie, no nie mam tak bardzo tutaj jak na dzisiaj, w dzisiejszą porę, żeby tutaj ktoś tak wbił i teraz mógł tu ze mną sobie grać. No może wbić, dlaczego nie, no ja tam nikomu nie bronię, tylko po prostu trzeba pobrać sobie modyfikacje. I jeszcze jedna opcja, macie też podanego Discorda, on jest obowiązkiem oczywiście, jeśli chcecie tutaj ze mną sobie grać, no to musicie Discorda posiadać. No i też macie podany link do donate'ów. Jak chcecie wspierać kanał, no to jest bardzo fajna opcja dla mnie. Bardzo się z tego cieszę. Ostatnio Leszek tutaj numer jeden jest z donatami. No a jak wy zrobicie, no to już zależy od was. Ja tam nikogo, wiadomo, nie namawiam. Jak ma ktoś chęć, to daje. Nie, to nie. I tyle. Dobra. Ja to nawet szybko to później się szybko to zgrabi, bo zgrabiarka też jest duża, no to przyjadę, to moment, przecież sarka tak samo będzie akcja szybka. No fajnie, ja to lubię kosić trawę, wam fajna jest opcja to koszenie trawy. O, brudny ciągnik, to nie wiem kiedy był myty. Ja wam tak myślałem, że się ciężko będzie z tym wszystkim obrobić, ale ten także dałem sobie radę, no. Kacper mi trochę tam pomógł. Ostatnio co był, ale no tak to powiem wam, że szybciutko się tutaj obrobiłem z tymi polami. Zostało zakultowane, zasiane, nawiezione i zawałowane. Szkoda właśnie, że tych zwierząt jeszcze nie mam, no ale tak mówię, no tak mówiłem, no po prostu zwierzęta zakupić to jest kasa potrzebna, nie? No, mam tej kasy 74. Dużo tych zwierząt, tych krów nie kupiłbym, a też muszę mieć na ich utrzymanie, czyli no wiecie, no też muszę paszę i wszystko robić. A też przez zimę, wiadomo, jakoś to też musi przetrwać wszystko, więc trochę nagromadzimy
tego materiału i trochę kasy i wtedy można ruszyć z tymi zwierzętami, nie? No chyba, że nie wiem, zakupię sobie, ale to znów to takie, wiecie, no będę kupował zwierzęta, to nigdy tego wiatraka nie postawię, bo nie uzbieram na niego, nie? Tylko ze zwierzęcą by było mleko i znów by był kolejny dochód i to jest, no nie wiem, zastanawiam się właśnie. Żeby kupił te zwierzęta krowy dzisiaj na przykład. No i co powiedzieć ciekawego jeszcze dzisiaj? Przetrząsarkę. Czekałem, rzucił na właśnie na dom. Ale nie, to jest. Tak nie ma sensu, bo muszę dwoma przyjechać. Tam zgrabić to. Ten MTZ-cikiem się przyjedzie tutaj to. A, bo dzisiaj taki, powiem ci, dzień taki dziwny. Spać się chce. Kiedyś ciśnienie dzisiaj jest takie, powiem wam. Nie do życia dzisiaj człowiek jest. To dzisiaj też ku wolne, czy praca? Mocka. Praca. Skoszona, zaraz się przyjdzie z przetrząsarką, przetrząśnie się to nasiano. Lecimy, nie śpimy, z łapeczkami do góry. Subskrybujemy kanał, jeśli się podoba. Cały czas się kanał rozwija. I myślę, że zaczął teraz, taki powiem wam. Bo jak taka była przerwa, taki był. Taka, powiem wam. Streamowałem i tak było, wszystko w miejscu stało. Wiecie, ani tych subskrypcji, ani tych
łapeczek takie, albo była ta łapka, albo w ogóle tych łapek wyświetleń w ogóle, przypuśćmy, i to jest, a tak widzę teraz, nie wiem, czy może wam się podoba moje streamowanie właśnie z FSA 22, bo widzę, że właśnie teraz i łapki, i na przykład subskrypcje, no i też donaty też skoczyły, wiadomo, co po prostu nigdy tak nie było, no. Ale fajnie, fajnie, cieszy mnie to. Dobra. Rozumiem, rozumiem, Leszku. Ale też powiem wam, możecie udostępniać już na swoich Facebookach, na czym się tylko da. Wiadomo, że znajomym posyłać też linki z transmisji. Im więcej ludzi, tym lepiej. Wiadomo, tym się kanał będzie lepiej rozwijał. Będzie więcej pomysłów, co tu będzie się działo. No zobaczymy. Fajnie, żeby się to wszystko fajnie rozwinęło. Bo wtedy jest inny klimat, wiadomo, im więcej osób na czacie, tym też jest lepiej. Bo wiadomo, że dzięki wam jest po prostu kanał, tak? On jest i się utrzymuje, tak? A gdyby was nie było, no to by nie było tego kanału, to jest proste, nie? No, Leszku, no. Może ktoś inny będzie miał też, wiadomo. Wiadomo. Dobra, zaparkujemy sobie. Już pojedziemy teraz ruskim, czyli MTZ. Gdzie on jest? O, nie w tą stronę. Sorka ta żółta była. No tu nie mam koguta. Dobra, jakoś. No nie, dobra, jakoś się pojedzie z tym, nie? Tylko nikogo nie zawadzić. Bo w tym MTZ-cie to ja nie mam nawet OC. Nic. Nawet rejestracji nie ma. No jedź ty. No co za gość? Nie pamiętam, muszę w niego wjechać, no. No ma fajny dźwięk, nie? Słyszy się dobrze te dźwięki maszyn? Chodzą kierunki? Tak, chodzą. Nic nie chodzi, nawet nie wiem, czy stop chyba też nie chodzi. No dobrze. Prosty ciągnik jest gitara. Patrzę, że jedzie, nie? Wszystko cichutko. Nic nie wie. Dobra. Wow. Wiedziałem, że go zawadzę. Wow, sorry, teraz to się. Teraz moja wina jest. No, dobra. Bo teraz się jak patrzę się na czat i
chwilę, to wiecie, to cuda się tu dzieją. Na live wjeżdżą w samochody, w pole wjadę. Albo powiem wam, że powinny być zniszczenia. Powinny być właśnie, tylko chyba nie chcę Gans po prostu zgodzić się na to, na te uszkodzenia, bo to wiecie, no by porozwalane by. Założę się, że ludzie by jeździli rozwalonym na przykład fendem, czy case'em, czy po prostu tym no New Hollandem, czy czymś. No oni nie chcą się na to zgodzić, bo takie porozbijane maszyny, żeby nie jeździły, nie? Kiedyś chyba o tym czytałem, czy ktoś mi mówił. A fajnie by było, jakby to po prostu... jakby było takie, że na przykład zagniecie się coś, nie? No, o. Dzięki za, że po prostu poprawiłeś, producenci, no. Producenci nie chcą się na to właśnie zgodzić, nie? Bo założę się, żeby tak było, nikt nie chciałby naprawiać, bo to by było klimat. Tak jak jest po prostu w prawdziwym życiu, jak na przykład ma się ciągnik czy coś, przecież te cienki niektóre są pozagniatane, nie? Bo to tak jest w rolnictwie, no po prostu czasami się czegoś nie zauważy, a to się wiedzie, a to się błotnik zagnia, a to coś. No w tych nowych już maszynach, no to już przeważnie uważa się, no są czujniki, różne takie rzeczy, nie? Kamerki, nie kamerki. To już jest ten, no ale też się zdarza, że na przykład coś się stanie, nie? No właśnie. No ale to wiadomo, to jest gra, nie? To jest gra, no ale co, no ale tak już musi być niestety, no. Ciekawe jak sytuacja tutaj. No, to były pewnie na podwójnym gazie. Tu jeszcze, czy się przegrabi? O kurde. No to on nie widział chyba, po prostu jak jechał. Pewnie widzieć. Po prostu obraz był taki, że masakra. Dobrze, nikogo nie zabił. No i dobra, chyba tyle, nie?
Idziemy po zgrabiarkę. I co, zabrali ci prowiazy? Aha, rozumiem. Ale nic ci się nie stało, tak? To ładnie zaprowadziłeś. No pewno. Tam są plastiki i ten. Plastiki i rurki pewnie się porozrywało to wszystko, nie? Siła po prostu przy wypadku to jest siła. Wszystko się kruszy. Ja się kusiła kieszonka, zobaczymy. Fermentacja kiszonki 92%. Bardzo ładnie. Będziemy zgrabić. Jakby samochód nie wyjeżdżał, jakiś. Ale cię poskładali, nie? No, sporo. Dobra, moi drodzy, lecimy sobie z zgrabieniem. Zrobimy potem sobie sprasuję. No i zawieziemy na tego skupu, czy gdzieś tam. Musimy spojrzeć, gdzie to tam jest, bo już nie pamiętam. A później się wezmę za wywiezienie właśnie tych palet. Sprzedam trochę tego miodu. Sałaty i jajka to chyba. Nie będzie tych jajek, mi się wydaje, bo gdzieś tak słabo, gdzieś tam się te jajka, nie wiem czemu tak się dzieje.
przejdziemy sobie. Właśnie te zgrabiarki i te przerzucarki to bardzo fajne są te. Naprawdę. Ja już z nich korzystałem kiedyś, to bardzo fajnie się im pracuje. Bo są szerokie, wiecie. Można tego, nawet jakby do 60 zapiął, to sobie da radę. 60, nie? Z takimi. Przejeść. No, 15 koni, czy tam nie. Trzydzieści pięć, no. Od 26 do 35. 6,5 metra. 400 kilo to waży. No ale czy 7, czy wiesz. Czy 7, czy 6,5 to pół metra więcej to tam nie robi nie wiadomo jakiej różnicy, nie? Bo tam 9 było czy ileś, no to jest już. Czemu nie można do mnie dołączyć? Można, można dołączyć, tylko trzeba mody pobrać wszystkie. A miałem to oznaczyć to do gnojowicy, czy tam do czegoś nawożenia, taki klasa, coś tam. Ja tego nie korzystam z tego to. Czekajcie. No bo słuchaj, już wam mówię, czemu tak jest. I powtarzałem, i powtarzam już po raz który na moim kanale. Jeśli chcecie, na przykład do mnie dołączyć, czy do kogoś innego, obojętnie, obojętnie, czy to do mnie, czy do kogoś innego. I macie w opisie podane mody. To bierzecie, pobieracie te mody do, no pobieracie, później wystarczy wejść tam, gdzie macie w moich dokumentach mgames, czy coś takiego i wchodzicie w to i tam macie folder mody. I wchodzicie i to macie, trzeba usunąć te co macie mody wszystkie, żeby się nie pomieszały, bo mogę mieć tak, na przykład ty masz taczkę jedną,
Tą samą, ja mam tą samą, tylko ja pobrałem z tego źródła, a ty pobrałeś z tamtego źródła. Rozumiesz, o co chodzi? I nigdy się to nie zgra. I nigdy nie będziesz mógł do mnie dołączyć. Jak pobierzesz sobie i wypakujesz do czystego folderu z modami, wtedy ci na 100% muszą działać. Ja ci to gwarantuję. A tak to chociażbyś ty. Może być ta sama nazwa, może być ten sam mod, może być wszystko, a nie dołączysz, rozumiesz? Dobra, poprasę. No, więc musisz mieć, wywal wszystko to, co masz, albo nie wywal, może źle powiedziane. Weź sobie to, te mody co masz swoje, to weź sobie je na jakiś, zrób se folder gdzieś tam na jakimś którym dysku, zależy ile dysków masz, ile miejsca. Przerzuć je sobie, a tu wyczyś, wykasuj wszystko potem to i wtedy będziesz mógł do czystego folderu z modami wrzucić te moje mody wszystkie. Razem z tą mapą co pobierz już ode mnie, pobierz już tą mapę, żeby nie szukać. I tyle, i musi ci chodzić. A jak ci już nie będzie chodzić, to znaczy, że coś źle robisz. Bo tutaj na przykład Hacper pobrał sobie, wszedł do mnie. I tyle. Było ok, nie? I przecież grał. Więc dla chcącego nic trudnego. A jak to zrobić, jak ten, to możecie poradników jest milion na YouTubie. Już nie będę wam prognika nagrywał, jak to zrobić, bo naprawdę to jest banalnie proste. Ale właśnie najgorzej, jak się, powiem wam, jak dużo ludzi to popełnia właśnie błąd, że po prostu na przykład wchodzi, tak ode mnie na przykład, pobiera te mody i wrzuca do tych swoich modów, co już ma. I to się wszystko to się podmienia, podmieniają się te nazwy, wszystko i to nic nie chodzi wtedy. Nie, tam nerwosu nie potrzebuję się, ja denerwuję się, tylko ja mówię po prostu, wiesz, co i jak, nie? Dobra, wejdę na chwilę. Halo, halo. No. Dobra. No, mów głośniej troszkę. Dobra, już jestem. No, to tak mówię, musisz sobie wyczyścić folder. Już to zrobiłem. Nie wiem, czy mi teraz to zadziała, bo waliłem. Ja sobie teraz będę robić nowy ten. Mam jeden taki. Mam dwa, jakby to były takie foldery z modami. No. Jeden właśnie przed chwilą wywaliłem. Ten No. taki, co jest prawdziwy, i teraz jakiś ten drugi włożę. Ciekawe, czy mi to w ogóle wyrwa. Się boję. Bo zawsze wiesz, jak to na przykład, nie wiem, ja mamy MTZ-a, nie? I na przykład ty takiego samego znajdziesz na internecie, tylko go pobierzesz. I tak, ja mam inne źródło, innego autora na przykład, dajmy na to, i ty masz innego, bo tam coś zostało już przerobione, czy w nim, czy coś tam, a wizualnie jest taki sam. I wiesz, i po prostu. Poczekaj, bo mam telefon na chwilkę. Co tutaj?
Dajcie mi sekundę, zaraz wracam, dobra? Dobra, jest już. Się tu podgłaszam. Dobra. Czepiam prasę, podczepiona, podczepiona. I zlecimy. Ci się telefony rozdzwoniły. Nie w tą stronę. No i jak tam, dałeś radę? Teraz właśnie chodzę na farminga. Jedna wielka niewiadoma. Dobra. Idziemy to sprasować wszystko. Wiecie, to naprawdę jest super. Tak mi się dobrze nim pracuje z LTZ-em, że chyba nie mała. Na trąbka chodzi w nim. Dobra. Wiesz co? Jak coś to ten napisz na czacie, to wejdę, nie? Na Discorda. No ten. Dobra. Od tego cyk.
Czekaj, czy wszystko wydamy, czy coś zostanie? Może ze dwie belki. Nawet powiem wam, przejechał 3 godziny, 3,5 można powiedzieć, prawie, i niedużo spalił ten MTZ. Kurde, czym nie stanąłem. Tak dużo nie pali. To przejechane 6, już miał spalone, ale tamten może w innej pracy, właśnie no, z tym, z tą piszonką też jeździłem. Więc wiadomo, że więcej wykrał tego paliwa, nie? Dobra. To tylko dwie łapeczki, co tak słabo łapujecie. Lecimy z łapeczkami. Żeby pobić dzisiaj, wczorajszy limit łapeczek. No ma, właśnie, wiesz, no tamten bardzo dużo pracował, czekaj, przy tym, przy siewach, no tak, przysiałem, no tym chyba też, którym wczoraj siałem cienkiem. A są te właśnie, można by pobrać, właśnie te, jest taka modyfikacja, co się pokazuje, na przykład spalanie, wszystko, nie? To jest fajne, nie? Ale też może być tak, że Interneolal więcej pali niż pali MTZ, nie? Bo tu też jest. Wiadomo. Dobra. Gitara. Właśnie zastanawiam się, jak myślicie. Do biegów ty. Ale w czym? Ile masz? No nie wiem, ile masz. Będziesz miał ze 12,5. O kurde.
Dobra. Rozumiem, że jakiś towar wozisz, tak? Aha. No, to w gabarytach sobie jeździsz. Zdziechów, mapka zdziechów. Macie w opisie ją, link do mapy. Dobra. Oczywiście też wam powiem tak, jak pobierzecie te mody tutaj z opisu, to nie aktualizować ich, nawet jak któryś wam będzie pisać do aktualizacji, bo ja nie aktualizuję, nie aktualizowuję ich, więc nie aktualizować. Jak zaktualizujecie, no to wtedy nie dołączycie, wiecie o co chodzi, bo będzie inny ten zapis i tak dalej. Jak będzie aktualizacja, to ja wam dam znać, że po prostu są po aktualizacji czy coś i byście wiedzieli, nie? Spoko, nie ma problemu. A powiem ci, Leszku, nie wiem dokąd ten live dzisiaj. Zobaczę, dokąd będę miał czas. Dobra. Już to nie zbieram pewnie na kolejną belkę. Ale można zabrać, bo to się przyda, nie? No i tyle chyba. Idziemy. No i dobra. Teraz sobie to zwieziemy. Oczywiście. Gdzie tam mamy to zawieźć? Zaraz zobaczymy. Skup słomy chyba, tak? Gdzie to mamy? Skość na tym. Gotowe bele zawieźć na stację wiejski. Skup słomy. Dobra.
A wiejski skup słomy to gdzie on będzie? To nie to, trzeba zobaczyć na mapie. Wiejski skup słomy. A nie tu. Dobra. Wiejski skup słomy, gdzie on może być? Skup. Tutaj. Tutaj. To jest stacja paliw. Tu nie. To nie. Nie, to jest. O, wiejski tartak. Ja nie mogę. A dobra, to pojadę tędy. Pojadę sobie tak na moje pole. Tutaj oczywiście. No i którędy dalej? I to bym musiał tu jechać tędy. Tak i tak dojechać. Dobra. Z tym większym ciennikiem pojadę. Chciałem, że bliżej. Tak daleko. No, jednak 12 tysięcy nie zapłacą za darmo, nie? O, tu można by ten teren kupić, wyciąć to. Coś taniego, żeby kupić. Chciałem zrobić łąkę. Dobra. No i okej. Wow. Nie wszedłem za krat. Dobra, bierzemy tego. Idziemy po belki. Co od razu zmienię. Muszę pojechać chyba. Chyba, że górą bym pojechał, ale nie wiem, czy tam jakoś się przejedzie. Ciekawe. Najpierw załadujemy. Czy to jest takie, wiecie, małe pole było, bo jakby to było większe.
No to jakby tam więcej trzeba by. Tu mi wchodzi chyba 14, tak? Tak, 14 okrągłych bel, takich 150. Nie, no to powiem wam, że jakby tak więcej było, no trzeba by ze 3 razy jechać. To jest czasu, nie? Nie wiem, jak ja pojadę. Zaraz coś wymyślimy. Nie no, nie no, pojedzie się. Po co panikować? Prosta droga. Myślałem, że bo to wiecie, tak było widać, nie? Bo widać na tamtej mapie, nie? I drogi takie. Ale to się pojedzie, dam radę. Jedno mamy. Czekaj, czy ja wezmę te wszystkie belki? Będę wziąć 7 tylko. Dobra, będziemy wkładać ręcznie. Chyba, że. Dobra, idziemy 7, zawieziemy, dobra. Dajcie mi sekundkę jeszcze. Raz telefon odbiorę. Już jestem. Zrobimy tak. Że pojedziemy sobie teraz z tym wszystkim. A nie, ten 14. Czekaj. Gdzie on jest? Czemu nie jedzie? Nie chcę załadować. Jest. No to co jest? Nie wiem, czy się zbugowało, czy coś. Dobra, gdzie to się jechało? Tędy pojedziemy, ha. Ładne tu, powiem wam, tereny, naprawdę. Te pola kiedyś kupić, to jest coś pięknego. Zobaczcie, jakie krajobrazy. Bardzo piękna naprawdę mapa jest. Tak jest dobrze zrobiona, że masakra, naprawdę. Ktoś miał taką wizję tu mapkę. No, myślałem, że taka skomplikowana droga będzie, ale tędy jak jest, to lecimy sobie
Okej. Okay. A już widzisz, Leszku. Kurde, się otwiera. Wiozę. Do skupu. Dobrze, chociaż jadę. Dobrze. A fajnie, że takie drogi są porobione, nie? Nie muszę asfaltową zajechać, tylko po prostu polną, nie? Jest to właśnie tak pomyślane. Ciekawe ile tych belek tylko. Czy wszystkie pójdą tam? Może zdejmę i będę tam rzucał te belki, nie? Nie, właśnie. O, tam chyba się oddaje. O, tutaj. Dobra. Dobrze, wszystkie nie ten, bo tak to mimo, że wszystkie, nie? No wiem, tylko nie wiem, czy po prostu, wiesz, bo na przykład może wyjmę sobie i rzucę te belki, nie? Bo na przykład jedna belka 12%, dobra. Dwadzieścia pięć procent. Bo po co rozdawać wszystko? 30. No właśnie, 50. Sześćdziesiąt trzy. O kurde, nie te. Stanę se tutaj, wejdę. Stąd będę rzucał. 76, ale 89. No i dobra. Tu mam raz, dwa, trzy, cztery. Cztery sztuki, nie? Cztery sztuki zrobiłem. No, 12. Kultywowanie. 53. To takie jest 3000. A tu prasowanie bel. 62. Które to jeszcze? No pewnie, że się przydadzą. Człowieku. 62. Gdzie ono jest, te pole? Czy ono jest daleko? 62. 64. Gdzie to może być te pole? 69. Nic, ja nie widzę tego pola. 63, 62, tu jest. Tu jest to pole. I za 11 też by się opłacało. I też właśnie przydadzą się te belki, nie? Duże 12 koła zarobiłem, to jeszcze 4 belki. To jest biznes, nie? Aha, nie wziąłem tego kontraktu. Za 11, dobra. Można wziąć, bo to się opłaca, nie? Prasowanie bel. Tylko właśnie to jest tak. Skuć na trawę pędzę, następnie sprasuj za pomocą prasy i owiń, aby
Byle na kiszonkę. Tutaj jest Lipton trochę. Lipton jest taki, że nie mam mowiarki. Dobra. Wiesz co, na kiszonce to tak szczerze to mi nie zależy, bo kiszonki to ja mam w ciul. Będę im zostanie. I powiem krótko. Po co ja takie koło będę robił? Dobra, zawrócę się. Chodzi o to, że nie mam owijarki, nie? Jakbym miał na przykład prasę z owijarką, to nie jest to problem, naprawdę. To jest tak, to było tak teraz. Pras, pras. I zrobione, nie? No i dobra, i tu pojedziemy lewo. Na tych kogutach jeżdżę. Kurde, nie tu, żem pojechał. Nie, żem pojechał. Psia krew. Bo 3,50 miałem skręcić. To by tak jeździł, czas marnował. Z imbelkami. No i tu trzeba skręcić. Dobrze, jadę. Tak, miedzą tędy. Tu boczkiem, boczkiem. No i co teraz? Nie wiem. Nie znam do końca mapy, bo dobra. Nie jeździ tak po całej mapie, to wiadomo, nie? No i co powiecie ciekawego? Nie wiem, zrobimy tą misję i tyle, no. No bo co? Chyba, że będę miał 11, już miał prawie setkę, nie? No, trzeba, żeby głodnym nie być.
tędy pojedziemy, zajedziemy sobie. Teraz zobaczę, ile w ogóle wypożyczenie owijarki. Właśnie. Znaczy jak wezmę z kontraktu, to wiesz, jak to jest nowy sprzęt, nie? Ale nie chcę tak na nowym sprzęcie bardzo tutaj śmigać. Owijarka. Owijarka może być taka, do 150. Z tą wiarką możemy jechać. Dobra, pojedziemy z tą. Z tą pojedziemy. Owijemy chłopu. Wybierzemy sobie kolor. Miał kolorowe. I tyle. Tylko teraz nie będę pożyczał. Ale pożyczenie ile kosztuje wypożycz? 1000. No to mam 10. Moje paliwo, a za 8000 się klaśnie, tak na czysto. Dobra. Patrzymy teraz na mapie sobie dokładnie. Aha, czyli tak jak tutaj. Tutaj się nie przejedzie, więc tędy trzeba. A to dobrze, że takie misje, powiem wam, że się robi, bo wtedy wiadomo, bo poznam teren, przypuśćmy. Zrobię na przykład sobie tam, już wiem, że jest tam już łąka, może będzie ciekawa do kupienia, może ta będzie potem do kupienia. Wiecie, no to jest fajna rzecz, nie? Niedaleko, jest tu. Z tego kawałka, no trochę jest do koszenia tylko, ale z tego kawałka mogę sporo też tej kiszonki, nie? Potem sprzedam wszystko i tyle. O, Bela. Zawsze zakupuj. Sprzedam wszystko tam. No to jak mam 11 za kontrakt, nie? 1000 chyba coś do wypożyczenia. No to te paliwo co tu spalę. Dużo to nie spalę, bo on tak dużo tak bardzo nie pali. No i tak mogę wyjść na swoje, wiesz.
Kosiarka jest bardzo fajna, tylko żeby była szersza. Jeszcze jedna taka, bo to jest chyba 3 metrowa to. 6 metrów bym miała to. I bym trochę rozszerzył, nie? Możliwe. No dobra. Pracować trzeba, wiadomo, że to jest praca żnudna. Ale fajnie się tak właśnie. Się jeździ, tak wiecie. Można sobie pogadać. A wiadomo, że to muszę zrobić, no bo to jest nieuniknione te misje, no. One są najdroższe. Nie są pracochłonne, ale jakoś czegoś trzeba zarobić tu kasy, nie? Ja już ten jeden wiatrak zakupię za 750 tysięcy. Powiem wam, że już będzie lepiej, naprawdę. Bo wtedy przewinięcie 2 miesiące na przykład, to już będę miał około 120 tysięcy. A zima, to wiecie, no zimę co tu robić. Na pewno zrobimy jakieś live, jak będzie zima. Jak akurat będzie śnieg tu, nie? Ale później to trzeba przewinąć do wiosny, więc ten wiatrak trochę nam narobi kasy, nie? I na wiosnę znów pomysły nowe. I tak w kółko. Przetniemy sobie tu gdzieś. Do której, Leszku, ruszasz trasę? Nie, to niedużo to zostało, zobaczcie jak ładnie idzie. No i dobra. W 10%.
Co piszczy? A to ładnie. Czajnik gwizda. No i dobra. No to cieszy mnie to, cieszy mnie bardzo to, że im więcej będzie osób, tym lepiej, no. Jak mówisz, że przyciągam uwagę, no to dobrze. W tą dobrą stronę może uderzyłem ze streamowaniem FSA 22. Akurat tą mapkę, no, są różne mapki, ale wybrałem sobie tą, no to... Tam mi się spodoba, nie? To jest klimat po prostu. No. Jeszcze przekosimy kawałeczek. Dzisiaj ma aktywność na czacie, nie? Mało ludzi. To było więcej. Jak tylko to skoszę, to już można powiedzieć po robocie. No właśnie. No bo wiesz, czasami taki dzień jest, że po prostu czasami jest mniej, czasami jest więcej. To zależy. I też zależy, jakie akcje się też robi. Ludzie lubią bardzo kiszonkę, akcja kiszonka. Akcja kiszonka to każdy lubi, nie? To zawsze jest fajna robota. No witam. Już te cienie, powiem wam, nawet widzicie tej mapy, nie? Teraz na przykład październik jest, już są inne, nie? Niż były na przykład we wrześniu czy w sierpniu, nie? W sierpniu to było tak jaśniutko, nie? Dziewiąta, a teraz już widzicie, już jest trochę takie już ciemniejsze, zależy jakby to patrzeć, nie? Już chmury
Potem już w listopadzie to już będzie tak ponuro trochę. Chociaż, przepraszam, tutaj na tej mapce nie grałem jeszcze, była zima, nic. Ciekawe właśnie, jak tu wygląda zima, jak wygląda później taka jesień. Spoko. No i dobra. Za to może, że nie piszę w tytule gra z widzami, to jest mało, nie wiem. Linki macie w opisie. Ktoś chciał dołączyć, no to może sobie dołączyć. Oczywiście nie dałem dzisiaj w opisie gra z widzem, ale to jest gra z widzami oczywiście. Dobra, syk. Praw tam trochę zostanie, tam nie trzeba się tym przejmować bardzo. No i dobra, lecimy. No, łapeczki poleciały do góry, bardzo mnie to cieszy. No, jedna subskrypcja. No to dziękuję bardzo. Ja mam problem z tym, z tymi subskrypcjami, dlatego że jak dajecie subanie, to mi się właśnie nie wyświetla. Znaczy, nie wyświetla wam się, nie? Ustawiałem na Streamlabsie i po prostu nie wiem czemu, ale nie wyświetlają się alerty. Donejciki się wyświetlają, a na przykład subskrypcje nie. Nie wiem, czym to jest związane. Nie mam pojęcia. Może jeszcze tam muszę popatrzeć po prostu, że coś źle zrobiłem, czy coś, nie wiem. Dobra, zapinamy tą skrabiarkę i robimy to raz, dwa.
Dałem w rurę. Czekać. Otwierane to latają potem tym. Powiem ci, nie mam pojęcia. Ale też już niedługo, nie wiem. Prawie siódma jest. 19 znaczy. No to może do, może do 11:30. Zobaczę. No, a później to pewnie dużo, nie? 1 km przez noc. Aha. Tak. Gabaryt to gabaryt. W Eurotrucku jeździło się gabarytami. No też trzymaj się. Dzięki za aktywność. Spoko. Dobra. Sporo będzie tej trawy, nie? Lecimy, nie śpimy. Pamiętamy o łapce w górę, o zasubskrybowaniu kanału. Zamiętaj też dzwoneczka, bo to jest, żeby być na bieżąco. Oczywiście można sobie pobrać modyfikacje, które są zamieszczone w folderach mody, tutaj pod live'em niżej. Macie też link do donate'ów, macie link do Discorda.
Discorda też warto posiadać i do mnie tam dołączyć, z tego względu, że w polu na informacjach zamieszczam, czy jest live, czy nie ma live'a, o której jest na przykład. Tam też można się dogadać co i jak do grania, byście chcieli tutaj ze mną grać. No i oczywiście obowiązkiem jest posiadanie tego też Discorda, żeby po prostu zagrać tutaj, nie? Przejdziemy, zobaczymy, czy wszystko sprasowane, ten zgrabione, tu jeszcze. No tu jeszcze jest troszkę tego. Tej kiszonki trochę będzie z tego, nie? Na pewno nam trochę zostanie tych. Jak zawiezimy na ten skup, nie? Dobra. I teraz tak, traprasę trzeba przywieźć tu, przyciągnąć, sprasować, a później owierakę wypożyczyć, owinąć to. Dobrze, o tyle, że nie mam daleko, nie? No i dobra. No to prasa teraz. Tutaj będzie właśnie, będę się ją dać rozładować, ja wiem się. Jak będę ładował teraz ją, na przykład sprasował, pierwsza belka wyjdzie siana, której nie owiniemy. Chyba. Muszę na zimno ubrać. Siemanko. Wow, się zapatrzyłem. Siemanko, siemanko, Sławku.
Dobra. I gitara. I obniżamy. Pierwsza właśnie wyjdzie. Zobaczy, co wyszło. Ciekawe właśnie, czy nie ta. Chyba, że więcej było tego, trawy i zrobiło trawy, nie? Czekaj chwilkę. To tam wysłałeś jakiś ten przycisk YouTube. Szybko zbiera. No i dobra. Lecimy, nie śpimy. Ten to dostaje teraz. Już nie powiem w co ten ciągnik przy tej pracie. Kopci cały czas na czarno. Trzask. Następna. Dobra. Dobrze, mam prasę to, ale nie tą koskarkę. Dobrze, tą koskarkę to nie wiem. Zajrzeć zrobimy. No dobra.
To jest chyba dwa razy, będę musiał wrócić, czekać, czy daleko będzie. Właśnie tak, jak ta misja jest, gdzie to muszę zawieźć. Nie, skup słomy. Dobra. Masakra. Znów to daleko. Tak, na wieloosobowej, no. To jest gra z widzami, tylko dzisiaj właśnie. Tak, nie wiem. Nie opisałem. No jak będzie live, to nie ma problemu. Wszystko masz w opisie podane, wiesz? Pod tym, pod live'em, nie? Kurde, znowu opuściłem. Tam masz modyfikację, tam masz nazwę, masz mapę, wszystko. Tylko chęci. No to jeszcze to owinąć, z tą nawiarką to trzeba będzie przyjechać. Żeby grać słabych, to musisz też posiadać Discorda z obowiązkiem posiadania Discorda. Jak sobie tu objadę. Fajnie by było, jakby chociaż tak za 20 łapeczek dzisiaj, żebyście widzieli, to było super, naprawdę.
sporo tylko stać tych belek. Jeszcze jest tego jeżenia z prasowania. Planowałem tak do wpół do 19:30 skończyć live'a. No zobaczymy. Jeżeli nie dzisiaj nie skończę tej misji, to będzie live jutro, to jutro. A jak nie, to jutrze. Znaczy pojutrze to nie dam rady, bo na weekend mnie nie ma. Już weekend odpada. Weekend mam zajęty. Wiesz co, musiałbyś sobie, musisz pobrać te co są mody i tam jest w tych modach ten traktor, nie? MTZ. Nie pamiętam w które pakowałem, ale chyba w jedynce, wiesz? Bo w tym pierwszym jest MTZ. Teraz w VR-ku chcę przyjechać. Kurde. Już taki ma tu łociaki obdarty już. Ciążnik przedni. Dobrze, owiniemy, a jutro sobie nie wiem, czy zdążę owinąć. Nie. Czy mi ten jechać silnikiem, bo powiarka to mały, to jest za mały ciągnik. MTZ-ci. Może go
problemy, ale tak to to. Dobra. I teraz tak, owijarkę i owijarki tu są. Bierzemy tą pierwszą. Czy jakoś to zmienia? Ile? Zero. Nie, no to owiniemy mu na. Wielki standardowy. Dobra, wypożycz. Precision? Co to jest precision? Nie rozumiem. Precision. Może jaśniej? No, można tak powiedzieć. Ja tak bardziej realnie tutaj gram, wiesz? Staram się oczywiście najbardziej realnie. Teraz misja se właśnie wykonuje. To tak mówię, może owinę i miał być do wpół do. Lajwik, to nie wiem, czy zdążę jeszcze zawieść. Czekaj, tu trzeba włączyć. Nie. Co to inny ten? Folia skończyła, czy co? Ustawiłem sobie takie, tak AI, wiecie, fioletowe. Schodzi tu z tym właśnie wijaniem.
Co to się dzieje? Aj. Kolorowe belki? Teraz żółte, pomarańczowe, no. Nie wiem. Chyba, że tam ustawiłem, tak. Dobra. To jeszcze 6 belek do wyjęcia. Razem z tym to 7. Dobra. Dziwne się tak zmienia, chyba że tam jak ustawiałem to może zmieniło na auto. Te kolorowe zawiedziemy i ułożę. Folia nie ma różnicy chyba. Dobra, tyle.
Idziemy oddać powiarkę. Lecimy, nie śpimy. Pamiętamy o opetce w górze, o zasubskrybowaniu kanału, wstawienie dzwoneczka też, żeby być na bieżąco. Linki macie w opisie do donate'ów, do Discorda, do modów, do mapy macie nawet, podam wam. Mapa Jeziechów, bardzo fajna mapa, polecam, można sobie pobrać. Dajcie sekundkę. Ja sobie odbiorę telefon. Jestem już. Dobra. Nie, mykać już 19:30. Ale powiem wam, że wykonam może tą misję. Zwróć. Zaraz, rozpędzaj się tak. A czasami to się to powiadomienia muszę właśnie wyłączyć, bo widzicie, tu się wyświetlają z tego. Dobra, gdzieś tu postawię ten ciągnik. Dobra. Jedziemy. To 14 sztuk wezmę, to tam jest więcej. Po tymi teraz dziurami jechać. Nie, to już muszę jakoś inaczej wymyślić tą drogę sobie. A, gdzie indziej muszę zawieźć.
kolorowe te belki, nie? Wow. Ja powiem wam, że włożyłbym do góry te wszystkie belki. Aktywuję, no. Dawaj jeszcze. Żeby po prostu u góry postawił na przykład. Zaraz zobaczymy, czy stosujemy to. Hop. Dobra. A nie, dobra, to już jedziemy. Chociażby dało radę, widzicie? Wziął więcej tych belek. Nie, wszystkie nie wezmę, dobra. Teraz jak tu jechać? Dobra. Ja do domu i w drugą stronę. No by się uparł, to by tak ustawiał je równiutko i by ten tylko to. Wiecie, no. Może jeszcze lepiej przyjechać jeszcze raz niż kombinacje takie tworzyć, bo. No pojedziemy tak, bo z takiej kamery. I dobra. Końca trzeba dopiero odbić. Czego trąbisz?
Skup zboża. Dalej może wyjdziemy. No tutaj. Jeszcze chyba dalej. Tu chyba się wjeżdża. A, tutaj jeszcze trzeba wjechać tylko. Żeby to wjechać, tędy chyba. Do biogazowni. O, gdzie to? Tu? Zaraz, zaraz, zrobimy tak. No sprzedaż, to dobrze. Sprzedały. Bardzo fajnie. A nie, muszę ten, za czym odbiorę, to muszę zabrać te z pola. No i dobra, i zyskam ile kieszonki, nie? Z takiego mego pola. To się opłacało, naprawdę się opłacało. Zbiorę sobie te resztę kiszonki i dam zawiesę na kospo i zakończę misję i gitara. I tyle będzie na dzisiaj, nie? No i dobra. Co powiedzieć ciekawego jeszcze na to na koniec? Ogólnie wam się podoba moje gospodarstwo? Czy napisać w komentarzach, czy... Dobra, wybierzemy tę resztkę i... To jest sporo tego jeszcze mam. Naprawdę sporo tej kiszonki.
To jest. Tyłu. Czy mogę cały czas aktywować? No i dobra. I teraz możemy wejść, odbierz 11, a tu mam setkę. Tylko już jest. Ja bym chyba zawiesę tam do tego nowego silosa, koło tego nowego silosa. Dobra, tu nie będziemy wierzyć w ten. Tędy sobie pojadę. Tu gdzieś zrzucę już. Czy to płyniecie się teraz? Wygniecie się? No jeszcze nie. To może teraz trzeba opry zrobić. Albo na wieś. A to już nie dzisiaj. Dobra. I to było na tyle dzisiaj, w dzisiejszym live'ie. Kończymy. Misja się wykonało, dwie chyba, czy trzy. Więc dwie, takie większe. Więc trochę kasy się zarobiło, mamy stówkę. Jeszcze mamy do sprzedania palety z miodem. To tu jest też kasy dużo. Będzie. No sporo weźmiemy. Ale te jajka coś mnie martwią. Nie wiem czemu to jest. Czym to jest związane? Bardzo mało jajek. Produkcja idzie. Więc jest właśnie chyba. Trzeba by dać. Tą paszę właśnie. Dla kur. To by nie są jajka. A te pod zwykłym tym to chyba nie będą mięsy w ogóle. Właśnie zobaczę zaraz z ciekawości, czy tam koniec live'a, zobaczę sobie ziarno właśnie.
Jakby się dało wyjąć to, ale to się nie da chyba. To jest losa. Teraz zobaczę. Taczkę muszę sobie kupić. Mam taczkę to. Ale podejrzewam, że się nie da. Nie da się na pewno, nie? Nie sprawdzałem nigdy takie czegoś. Ale pewnie się nie da. Ja nie pomyślałem, żeby kupić paszę po prostu, nie? Nie dać tego, tylko paszę kupić, nie? Bo paszę mam. Worny. Pszenica. Jarna. Pszenica, o, pszenica. Ale to pszenica zwykła chyba. A tak? To pewnie nie jest tej jajka, nie wiem czemu to jest. Nie mam pojęcia. No dobra, to w tym live'ie na tyle. Trzymajcie się. Cześć.